Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty, moi drodzy. Teoretycznie Medieval Dynasty, bo chcę wam coś pokazać dziwnego. Moi drodzy, gramy na multi, tak to miało być, nie? Gramy na multi i bez multi, znaczy się z zapisu multi. Wczytujemy grę, która była, czekajcie, żeby wam pokazać, 15 stycznia ostatni raz grałem w tą grę. Wersja 2.0009. Teraz mamy wersję, jeżeli ktoś nie widzi, to mamy 2.0.2.4. Więc weszły kolejne aktualizacje. No i oczywiście co się stało, moi drodzy? Standardowo, co się stało? Weszły kolejne aktualizacje i kolejny raz mi popsuli grę. Jestem w ciężkim szoku, a nawet jestem bardzo zły z tego powodu. Bo zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie wiem, co wprowadziły te aktualizacje, nie mam zielonego pojęcia, bo nie śledziłem, a tak jak mówię, widzieliście, 15 stycznia ostatni raz graliśmy, mamy już teraz, dzisiaj mamy 17 marca, więc odcinki były wcześniej nagrane na zapas, no ale nic, i mówię, dobra, kontynuujemy tą zabawę i zobaczcie, co tu się dzieje, i znowu mamy wybór postaci, standardowo. I zaczynamy od samego początku. No i co? Co ja mam z tym fantem zrobić? Znowu wszystko jest od początku. Wszystko od początku. No i jak tu się nie wkurzyć? Moja wioska jest tu. Pola są zrobione. Wioska jest tu. A pamiętacie, że ja już zacząłem robić sobie wioskę tutaj, tak? Tutaj już była wioska rybacka moja zrobiona. Było co tam było postawione. Coś jeszcze tam było postawione. A my oczywiście zaczynamy od samego początku. No i jestem, powiem wam, wkurzony. Zobaczymy tylko, jak wygląda technologia. No, magazyn zasobów tu mamy. No, tu nawet nie mamy chaty rybackiej. Nie. No nie mamy chaty rybackiej. Nie wiem, co to się stanęło. No nie wiem, co to się stanęło. Stanęło się to, że usunęło mi moje save'y, moi drodzy. No i niestety. Niestety albo niestety. No nie, to jest bez sensu w ogóle tutaj takie zaczynanie. Więc postanowiłem, moi drodzy, że zrobimy coś takiego. Zrobimy tak. Dziękuję. 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 I dziękuję. Odpalamy menu główne. Wracamy. I robimy, proszę bardzo. Na razie dostosujemy sobie rozgrywkę. Czy nie dostosujemy? Nieograniczony udźwig na pewno sobie ustawimy. I co jeszcze? Szybkie tworzenie sobie włączymy. Szybkie budowanie sobie też to włączymy. O, żeby nie było. Resztę mnożniki zostają tak samo. I wyłączymy psucie się upuszczonych towarów na ziemię. No. Dzięki. Tyk. Tyk. Dobra, mamy to włączone. I rozpoczynamy zabawę. Na to wychodzi od nowa. Tak jest, zaczynamy od nowa. Po raz kolejny, nie wiem, to już trzeci raz chyba zaczynamy od nowa. Ale dobra. W sumie można by powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc dowiedzieliśmy się wiele rzeczy z poprzedniego grania. A mianowicie takich, że na przykład... jakich? Jakich? Dobra, bierzemy tu naszego Racimira. Racimira, tu sobie wpiszemy swoje imię, żeby nie było. Zaakceptujemy.
Czysta karta, przebudzenie z koszmaru, bla 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 bla. Tylko, a ja jeszcze jedną rzecz źle ustawiłem. Czy co? Co ja sobie ustawiłem? Długość pory roku. Tam było na 10. Tu też sobie zrobimy, ale długość pory roku. Dobra, dopiero się nam zmieni. Dopiero nam się zmieni po czym nam się zmieni. Po kolejnym sezonie, nie? I jeszcze oczywiście weźmy ustawienia dźwięk, bo jest zdecydowanie za głośno. Muzyka sama może lecieć. Głosy niech se będą, otoczenie niech se będzie. No i okej, pasuje. Czy chcesz zachować zmiany? Tak jest. O, teraz chyba będzie lepiej, co? Dobra, bla 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 bla. Zaczynamy od początku. I tak jak powiedziałem, to szybko sobie ogarniemy. Dobra, tam klikajmy jedynki, bo nie chce mi się tam. Ale jeszcze jest zdecydowanie za głośno, przynajmniej dla mnie. O, zatwierdź zmiany. Git malina, nie? Lista ćwiczeń, co ja mamy do zrobienia? Powrót do formy. Lista ćwiczeń, co to jest? Zadanie? Dziennik. Że przeczył leczeniem, czeka mnie lista kilku prostych zadań. Ćwiczenia mają pomóc mi uzyskać pełnię siły po zaznanych obrażeniach. Cele? Lista ćwiczeń 1. Jakich ja mam listę ćwiczeń? Gdzie ja to mam iść? A tu! To jest lista ćwiczeń, dobra. Pozbieraj rzeczy z ziemi, opróżnij skrzynię przy lecznicy. Dobra, skrzynia jest tu gdzieś. To sobie szybko tutaj ogarniemy to. Dawaj to. Dobra, to jest opróżnione. Stwórz kamienny nóż. Nie możemy, bo nie mamy kamieni. Rozpal ognisko, upiec całe mięso, stwórz drewniano włócznie, rzuć włócznie w cel włócznicy. Okej, okay, a można włócznie zrobić? Drewniana włócznia, dobra, zróbmy sobie jedno włócznie. Zróbmy sobie prostą pochodnię. Okej. Okay. Teraz czekajcie, gdzie to ten cel łuczniczy był? Tu gdzieś był. Dobra, jest trafione, dobra, bla, bla, bla. Wynik, celność 100%, wynik 10. Widzieliście? Nie jestem dobry. Kamienny nóż, to trzeba podnieść ten, dwa kamienie szybko. Dobra, zbieranie ze sobą, wiem. Wiem, zróbmy sobie tego kamiennego noża tak na szybko. Skrój kurczaka leżącego koło skrzyni. Tutaj kurczak gdzieś leżał. To też go ogarniemy. O. Oskrujmy kurczaka. Bo to nie wygląda jak kurczak, to bardziej wygląda jak kogut, ale dobra. Niech i to będzie. Dobra, co jeszcze mamy zrobić? Tak na szybko kamieni trochę pozbierać. To pozbierajmy jeszcze parę patyków, parę kamieni. Musimy tam 10 ich znaleźć. To tak na szybko. No to szybko to ogarnijmy. Dobra, kamienie mamy, rozpal ognisko. A jeszcze mam... To było, tak z ciekawości. Bym zobaczył, co my tu mamy. Czy coś się tu pozmieniało? Chyba się nie pozmieniało.
Nie czytałem tych wszystkich aktualizacji, więc do końca nawet nie wiem. Może tu coś pododawali. Ławki jakieś nowe? Chyba nie. No dobra, nie wiem. Nie wiem, co pozmieniali. Szczerze powiedziawszy. Po prostu pochodnie dorzućmy tu. Mamy, mamy, dobra. Zróbmy sobie to. To co mamy, ten. Upieczmy to. Jest elegancko porozmawiać z Sedowinem. No dobra, to my sobie tak na szybko to ogarniemy tutaj raz, raz. Tak myślę, że to... A, czekaj, on tam gdzieś jest. Skończyłem listę, dobra, bla, 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 dobra. Wszystko, jedynkę klikamy i... Z Mirogrodem trzeba porozmawiać, ale nie wiem, czy mi się chce teraz tutaj tak... Wszystko robić, ale chyba no muszę zrobić, bo nie mam innego wyjścia. On tam był chyba na górze, z tego co pamiętam. Gdzieś tutaj się patrzył. No właśnie. Siema. Witaj mój panie, przybywam, bla bla bla. Dobra, no oczywiście jedynkę klikamy i wszystko, nie? Teraz z Derwanem. To jedziemy tak na skróty, na szybkości, można by tak powiedzieć, nie? O. Siema. Bla, 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 dobra, my to tak szybko tu. Reputacja dynastii plus 200, odkryto. I mamy poczekać, aż sytuacja w Starorzeczu się rozwinie. No i dobrze, niech się rozwinia. Niech się ona rozwija. Mnie to tam, ona tam, szczerze powiedziawszy, teraz nie interesuje. Czy mogę budować? Mógłbym młotek zbudować, ale nie. Siekiery, nie mamy patyków. A to sobie pozbieramy kilka patyków. Ale moi drodzy, nie ma tego złego, co by na dobre nam nie wyszło. Czyli podążymy sobie, moi drodzy, w odpowiednim kierunku, a mianowicie uderzymy sobie centralnie tutaj i tutaj będziemy się zaczynać budować. O, patrzcie jakie te ognisko, tego nie było. No właśnie, i o to chodzi. Dodali dodatkowe jakieś tam pierdolety do mapy i dlatego się kolejny save wysypał, bo żeby tego nie było, żeby nie pododawali tego, to by wszystko działało. No ale niestety, jest jak jest, nie ma co. A jak się zmieniało ten pech. Jest jak jest, nie ma co psuć. Siekierkę trzeba byłoby zbudować, kamienna siekierka. Teraz trzeba byłoby w ekwipunek wejść. Siekierkę damy pod dwójeczkę. Noża na razie nie dajemy, bo po co? No dobra, wiecie o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Standardowo. Ale my się podążymy, moi drodzy, w kierunku... Właściwie ile ja mam kasy, żeby to tak sprawdzić? Mam 50 monet tylko w technologii, gdzie to było? W zarządzaniu? Czy w ekwipunku? Nie, tu jest kasa. 50 monet. Dobra, przeszukajmy sobie tu standardowo na początek, bo wiem, że tu coś było. Można jeszcze tam parę patyków sobie ogarnąć. O, ale ja bym sobie, dobra, może patyki sobie zostawmy. Ogarnijmy sobie tutaj, tu były pieniądze na pewno. Właśnie, gliniana miska nawet, proszę bardzo, nawet sól jest. O, mikstura udźwigu, nie wiem po co. Nie wiem po co nam jest potrzebna mikstura udźwigu, jak my mamy... Udźwig trochę oszukany, czyli na maksa. O, mamy miedzianą siekierę.
Dobra, tamtędy to nie ten, tamtędy, tu, tutaj mogę coś jeszcze ogarnąć, butelka. No, się później posprzedaje, no wejdź. Dobra, tu mamy co, tu jakieś krzoki, ale tego się nie da podnieść. Okidoki, dobra, szli i śpiewali na drugą mańkę. Może najpierw z dołu. Wiem, że gdzieś tu było coś ukrytego, tylko nie pamiętam już teraz gdzie. A dobra, nie, może tego to nie. Może iść. Dobra, tam wiem, że to ścinać drzewa trzeba. To wszystko wiem. Dobra, tu mamy jakieś kolejne mikstury. Tu mamy jakieś kolejne butelki. Tu mamy jakieś piwo owsiane. Tu mamy futro, monety. I już więcej nic. Chyba nic. Dobra, skoro nic, to co? To szli i śpiewali dalej, nie? Szli i śpiewali dalej. Bo, moi drodzy, podążamy tutaj. O, tylko tam są wilki. Tam są wilki. Tu były, z tego co pamiętam, gdzieś żubry. Co mamy za pogodę? Wiosna mamy, tak? Czy lato? Co my mamy? Wiosna. To mamy niedojrzałe jagody. To nie wiem, czy to mi to potrzebne będzie. Nie, to se latem pozbieramy, jak będzie... Jak będą dojrzałe, nie? No. No dobra. No to teraz co? Bo wiemy z doświadczenia, że... Jeżeli tutaj... O, żubr, łoś. Dobra, łosie są. Wiemy z doświadczenia jedną rzecz. A mianowicie takie, że mimo to, że są jakieś dzikie zwierzęta i tak dalej, ale co ja chciałem powiedzieć? Pa, zgubiłem wątek, nie? Nie, dobra, już pamiętam. Chodzi o to, że... Chodzi o to, żeby nie wpaść w dupę w błoto. Żartowałem, dobra. Nie, bo wiecie, że tu będą... Wilki, właśnie, no. Chciałem to powiedzieć, że już są wilki, nie? Tak jest. I one mnie zjedzą teraz. Ale może nam się uda uciec? O kurwa, chyba nie. Skoczy do wody? Nie skoczy do wody, dobra. Jest na brzegu. Jest na brzegu, elegancko. Czyli damy radę. Nieźle. W każdym razie się pozbędziemy tych wilków na stówę. Prędzej czy później. Właściwie ile ja już mam mu? 235. Już jest coraz lepiej. Tam mamy kilof. Znaczy nie mamy kilof, mamy kopalnię. Tu mamy chyba bandytów, nie? I też trzeba byłoby się... Ej, i tu mamy bandytów? Naprawdę? Ja pierdzielę, i tu? O kurczę, no to się tego nie spodziewałem, że oni mi się tutaj rozbudują. Tak szybko. To nie tak miało być. O, już mnie atakują. Oh shit. Uciekaj! Dwójka! Dwójka! Ja siekiery nie mam! Mam siekierę. Adam. Czemu mnie atakujesz, dziadu? Dobra, jednego mamy z głowy. O ty!
Drugiego mam z głowy. Dobra, tu gdzieś nóż był. O, ktoś do mnie strzela. Jebu twoja noga. On tam jest. Ten tu gdzieś miał... Kurde, powiem wam, że jestem w ciężkim szoku, ale dobra. Lekko jestem w ciężkim szoku. Bo to nie tak miał być. Powiem wam, że się robi ciekawie. Dobra, ekwipunek, dawaj szybko, broń. Miedziana siekiera. Niech będzie pod trójką. Jasny gwint, no to mnie trochę zaskoczyli. Tu jest drewniana włócznia. O, len mamy, dobra. Mięsko mamy, okej. Jedynka. Nie działa na jedynce. Wino wiśniowe. Dobra, trudno. Może kogoś utłuczemy, nie? Dostał. Chodź ty z nożem. O kurde. O kurde. O kurde. Dobra, spadamy stąd. Babkę lekarską trzeba byłoby znaleźć. Trzeba byłoby znaleźć babkę lekarską, bo to nic z tego nie będzie. Odkryto lisa. Nie chcę lisa. Tam mam gdzieś waszego lisa. Ja pierdzielę, jak... Dobra, woda tam, woda, woda. Czekajcie, a może mam jakieś mikstury? Dźwigu... Mam tylko dźwigu i nawodnienia. No dobra, trzeba byłoby coś zjeść. Co mi to daje? To mnie nic nie uleczy. Tam jeszcze jest jeden dziad. Z takim... Nie no, jak babki nie znajdę, no to... Wiecie, co do mnie czeka, nie? Ale tego powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, że oni mnie tak szybko tutaj... Dziurawie są... Nie chcę dziurawca, chcę babki lekarskiej, a nie tam... Kurde, mogę od razu na tym iść i sobie ogarnąć, nie? Tam w wiosce. O, rysia znalazłem jeszcze. Nad kut mnie ryś. No cholera, gdzie są te babki? Tyle było zawsze tych babek. A teraz jak zwykle, kiedy jest potrzeba, to jej nie ma, nie? Nie pamiętam, gdzie ona występowała. To jest najgorsze, nie? Że ja nie pamiętam, gdzie ona występowała. Gdzieś w lesie występowała. To wiem, że w lesie występowała, ale... Wiem, jak ona wyglądała, ale nie widzę... O, tam jeszcze coś jest może. Królik, nie? Dobra, może pójdźmy tam. Mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. Może tu znajdę jakieś fanty, które mnie uleczą. Coś będzie ciekawego. Tylko na miód, no kurde. Kamienny nóż, monety, zerek. A dalej? Nic nie leży? Chyba nie. O ja... No i powiem wam, że jestem...
Trochę bym powiedział suszone figi. Co one mi dają? Rodzaj prezentu, rzadkie owoce z lodowego kraju, bla 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 bla. Dobra, olać to. Olać rzadkie owoce. Bo mnie akurat w tym momencie słabo one interesują. Mnie bardziej interesują kamienie, patyki, ale najbardziej mnie interesuje babka. Tylko gdzie ona bywa? Była w lesie. Kiedyś jej było bardzo dużo, a teraz jak widać na załączonym obrazku, znaczy pewnie ona tu gdzieś... Gdzieś ona tu pewnie jest, tylko jestem oczywiście ślepy i tego nie widzę, nie? A nie mamy tutaj... Nowy poziom przetrwania. Dobra. Nowy po wiedzy o wydobyciu to nie. Siła natury bym. Psucie się kierowca skarbów. Aha. Nie, siła natury to bym sobie to może wziął, co? A, nie masz umiejętności. Tu. Wiedza o przetrwaniu. Na zatrucia. Nie, zatrucia. To weźmy sobie jednego punkta w takim oto razie. I tu mi potrzebny jest wykrywanie patyków. To właśnie mnie jest potrzebne, czyli musimy... Ile muszę tych punktów zdobyć? Umiejętności przetrwaniu. Mamy, moi drodzy... 250 punktów musimy zdobyć. Oczywiście kamieni sobie nazbieramy, bo kamienie to mi na pewno będą potrzebne. Prędzej czy później. O! To gdzieś w takich terenach była ta babka. O, jest! Babka lekarska, proszę bardzo. Dobra, mamy babkę jedną. Teraz trzeba poszukać dużo tych babek. O, dobra, jesteśmy w domu. O, proszę państwa, jest babeczka. Jest babeczka. Tylko mało tych babek. Ale to nic, my się za... uleczymy, co prawda ona mało nam daje. Znaczy mało. Mało i nie mało. Ale już wiemy, że tutaj jest, więc trzeba byłoby sobie jeszcze jej trochę nazbierać. Tam niejakie kojoty, wilki i inne dziadostwa będą zaraz atakować, więc to też nie jest tak ciekawie. O kurde, ułożył. Ale mnie wystraszył. No i co, babki się skończyły? Niemożliwe. Niemożliwe, że mi się babki skończyły. Tu są wilki, dobra. Nie chcę ich. A może na dół zejdziemy? A już mnie będą atakować, już słyszę dźwięk, zmiana muzyki. Dobra, dzida stąd, bo ja pierdzielę, nie będę tutaj... się tu z nimi bawił. Nie stać mi na tą zabawę. O, tu trzeba dobrze się rozejrzeć w tych krzakach, bo w tych krzakach ta babka jest. Tylko ona jest tak słabo widoczna. Niby jest, ale jej nie ma. Znaczy jest na stówę, tylko jestem ślepy i nie widzę tego, no. No, no. Tak to wygląda. Dziurawiec zwyczajny, ale o, widzicie, to na takim to z daleka widać, ale jak ona jest gdzieś ukryta, to już ciężko dostrzec, a jest na pewno ukryta i to nie jedna tutaj, gdybym miał, dobra, tupię tam z tym, stokrotka może mi się przydać, gdzieś kiedyś po coś na coś, dziurawiec zwyczajny, nie wiem. Dobra, trochę tych babek chyba mamy, co? Za dwie, trzy sztuki ile mamy?
Inwentary 3, mało. O, proszę bardzo, zobaczcie, no tutaj z daleka, czy widzicie tą łapkę? No nie, no nie widzicie, a ona jest tu, kurde, o, proszę bardzo, jak się skitrała, o, i tu. Trzeba naprawdę się dobrze przyglądać, żeby ją dostrzec w tych zielonych krzakach. Dobra, załóżmy, że mamy kilka tego, może. Zaraz będzie noc. Patyk się przyda jak najbardziej, dziurawiec tak średnio. Dobra, idziemy dobić ich tamtych dziadów, nie? Bo... Ale to jestem w ciężkim szoku, że oni tutaj są. No to, tego to nie grali, nie? Jeszcze. O, mak. Cebula. O. Tu jest kopalnia, piękna, ładna. Tutaj będzie stał mój dom. Kiedyś. Kiedyś będzie stał, ale dobra, my idziemy teraz. Ten przeszukany jest. Ale tu gdzieś drugi jeszcze leżał. Ten też chyba przeszukany, tak. To puste, nie? Tu gdzieś on nie atakował z tej strony. O, tu leży, a tam jeszcze jest jeden leży w środku. Znaczy leży. Dawaj łuk, kamienne strzały. Butelka na wino. Teraz ja wam pokażę, jak wy tak chcecie ze mną walczyć. Ile mamy tych kamiennych strzał? 21, może być. To na pewno było więcej tych strzał jeszcze. Na stówę było ich więcej. Będziesz mnie atakował, dziadu? Dawaj go z siekierą. Pierdziele cię. Dobra, zgubił łuk. Zgubił łuk, najważniejsze. Łuk 0%. Łucznia rybacka. Dobra, mamy to, moi drodzy. Mamy to, zgubił łuk. Oddawaj resztę. Wszystko, proszę bardzo, dawaj. O. No i dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to. O, sadzonka gruszy, proszę bardzo, jak pięknie, jak mnie cieszy. Wełniana tkanina, proszę bardzo, jak ładnie. Tu mamy, co my tu mamy? Strzałę mamy kamienną. Dobra, pozbieramy wszystkie fanty od nich, jak nic. Dobra, to było, to było, to było, to było. Ale teraz się zastanawiam. Jak oni tutaj mają ten. O, ruda żelaza. Wino jabłkowe. Nic więcej tu nie ma? Jakiegoś mieszka z monetkami? No nie ma. Czemu nie mogę zabrać na przykład tych strzał? I need some water. Ty, a czemu tak ciemno jest? Chyba pi. No dobra, moi drodzy, dobra. Teraz tak, tutaj było, ja to... Co my tutaj mieliśmy robić, moi drodzy? Tutaj miało być to nasze centrum rozrywki. Miał być dom, miało być wszystko.
Zobaczymy, czy w środku nie ma niedźwiedzia jakiegoś. Oby nie było. Nie słychać, żeby coś było. No nie, dobra, niedźwiedzia nie ma, więc można się tu powoli będzie zacząć ogarniać. Teraz wyjdź stąd, kurde, bardzo zgubił się w jaskini, ale jaja. No tam, ty, zgubił się w jaskini. To ja zaraz mi pochodnia zgaśnie i tyle będzie ze mnie, nie? Czekaj, jak szedłem w prawo, to teraz pójdę w lewo. Jo! Naprawdę? Wyjdź stąd, chłopie, wyjdź stąd. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, mamy to. No i dobra, i teraz tak, pytanie, młotek, mogę sobie zbudować? Mogę sobie zbudować młotek, trzeba zbudować nawet, bym powiedział. Trzeba sobie zbudować nawet kilof. Czy ja mogę coś budować? Dom jakiś teoretycznie mogę sobie zbudować. Mogę. No i dobra, to sobie jakiś dom zbuduję. No dobra, niech będzie i tu. Aha, tylko trzeba teraz tak. Trzeba tak, drewniany młotek był. Tu była siekiera zawsze, nie? A łopatę mogę zbudować? Łopaty nie mogę, bo nie mam kłód. No dobra. Bla, 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 dobra. O. Ejha, i tyle było z mojego budowania. Kłód nie mamy. Kłód nie mamy, no to spoko. Tutaj. To trzeba iść w las, moi drodzy. Tylko teraz ja nie pamiętam, jak, gdzie ja ten las stawiałem. Znaczy las stawiałem. Ja wiem, co ja stawiałem. Tu było pole. Tu było chyba pole, z tego co pamiętam. Wejście tu było na górę, na pole, czyli to było gdzieś tutaj. Dobra, tam żywność. Tutaj były te pola, nie? Tak się zastanawiam właśnie, co by tu zrobić, czy tutaj... Bo wiecie co, nie chcę... Nie chcę tych drzewek na razie niszczyć. Bo mi to fajnie będzie wyglądało, te drzewka, nie? Prędzej czy później. O, tutaj na przykład obok taki coś postawić sobie, obok takiego drzewka. Tutaj będzie pusty taki teren. Nie chciałbym tych drzewek za bardzo niszczyć, ale i tak będę musiał. Prędzej czy później. Bo tutaj będą musiały stanąć pola. Tutaj będą musiały gdzieś stanąć pola, więc... Chyba, że ruszymy. To się teraz boję, że jak pójdę tu, to już nie dotrwam. Bo zaraz mnie spotka jakiś wilk, nie? Dobra, tu mam łosia. Wiecie co, to tak, będę walił brzozy, bo brzozy to mnie jakoś tak... Brzozy to tak niekoniecznie, one mi tutaj są potrzebne. O. I teraz tak, teraz możemy sobie zrobić łopatę. I łopatę sobie wrzucimy, moi drodzy, pod klawisz numer 6. Bo nie chcę tych. Znaczy tu pewnie i tak będę musiał... Tutaj i tak będę musiał wyciupać sporo tych drzew. Tu miało być pole, kurde, no i teraz widzicie jak to jest. A mogę pole sobie stworzyć? Mogę. Tylko tak, u nas było pole.
O, pochodnia mi zgasła. Dobra, rzemiosła tam. Tu jest jaskinia. Nie, ja muszę dostrzec zejście z tych skał. Czyli zejście z tych skał było tu. Zejście z tych skał było tu. I tu było pole robione. Czyli muszę zrobić tak. Gdzie się pola robiły? Tu. Mogę pole robić. I tu będą te pola. Będą jak nic. Jak nic te pola będą. Tutaj będzie wejście, czyli zacznijmy stąd. Na 16. Czyli tego drzewa się trzeba pozbyć. Trzeba pozbyć i wykopać pieniek od razu. Okej. Okidoki, parę kamyczków oczywiście też sobie zbierzemy. No i dobra, i znowu tu było wejście, czyli tak od tego drzewa jedziemy, nie? Pole. Stąd jedziemy na 16 do góry. 16 to jest maksymalnie. O! Dobra, wiem. Teraz dobrze by było na 15 w tą stronę. Dlaczego tak, moi drodzy? Na 15 w tą stronę. O! Jest? To będzie jedno duże pole. Czyli tak, w to, w to, w to. I teraz wszystko, co w środku, można wyciąć. O! Wszystko, co w środku, można wyciąć. Gdzie jest ta siekiera? O! I tak zrobimy, moi drodzy. Wszystko, co w środku, można to wyciąć. Dobra. To można... To można... Dobra, tylko gdzie się to pole kończy? Bo ja już teraz, kurde, nie wiem, gdzie ono się kończy. Tu, czyli trzeba byłoby tutaj pojechać w dół jeszcze, nie? Dobra, to może zróbmy od razu tak samo, żeby to było tu. Na 15, nie? O! No dobra, to można obciupać sobie tak, w taki sposób prosty. O! O! Patyki no można pozbierać. Sobie pozbierać ładnie. To też można sobie pozbierać. To też można sobie zrobić. Czy na mapie będzie widać te pole? Nie będzie widać, dopóki tego nie zaorem. Czyli może wiecie co? Może byśmy sobie zrobili jednak tą motykę. Jedną. Żeby mieć taki, powiedzmy, narzędzia. Gdzie jest ta motyka moja? Motyka siekiera, motyka pimber, szklanka w nocy, nalot, dzień, łapanka. Dobra, dajmy sobie na przykład, załóżmy, motykę będzie na 8. A i lipa, bo tu nic nie będzie widać. Co nie? Niewykarczowane. No wiem, że niewykarczowane.
ale tu nic nie będzie widać, ciemno. Wy nic nie widzicie, ja też w sumie nic nie widzę, bo jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Ale dobra. Musimy pracować po nocy, moi drodzy. Przykrością muszę stwierdzić, ale musimy pracować po nocy. Dobra, żeby nie było, to sobie wykarczowałem, moi drodzy, wykarczowałem. Znaczy zrobiłem zarys pola i mniej więcej to będzie wyglądało tak. Moi drodzy, przywracamy do systemu, jaki był kiedyś, wcześniej. Czyli tu będzie jedno pole, tu będzie drugie pole, tu będzie trzecie pole, tu będzie czwarte pole i tu będzie piąte pole. Tutaj będą sady, chyba, nie? No ale to tak jak mówię, tak to mniej więcej wygląda, więc teraz ja muszę sobie tutaj wszystko wyzbierać, wykarczować. I czekajcie, odkryło mi się ten, w technologii mi się coś odkryło. Co mi się odkryło? Magazyn żywności mi się odkrył, właśnie, o, mamy magazyn żywności numer 1 i to już jest dobra informacja, można by powiedzieć, więc ja muszę sobie tylko, moi drodzy, tak jak już wspomniałem, powyzbierać to wszystko i sobie to wyzbieram. Wszystko, co mogę sobie zbierać. Patyki, kamienie. No wszystko, bo potrzebujemy oczywiście 250 punktów, tak? Zarządzanie w technologii. Gdzie to było? W umiejętnościach, moi drodzy. W umiejętnościach zbieractwa potrzebujemy, no jeszcze 140 punktów w przybliżeniu. Oczywiście. O, to my sobie tutaj pozbieramy. Ale dobra, was chyba już nie będę tutaj męczył z tym chyba zbieraniem i tak dalej. Więc moi drodzy, cóż, widzimy się chyba w kolejnym odcineczku, a ja tutaj się postaram ogarnąć te jedno pole, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Oczywiście na pewno... O! Tu jeszcze jakieś wilki mnie tam atakują, ale to wilki to mnie na razie... Na razie nie interesują, więc ja sobie tutaj po nocy jeszcze trochę sobie popracuję. Bo niestety chciał, nie chciał, ale muszę sobie tu popracować. Muszę mieć tu trochę towaru. Muszę mieć tu jedno wolne miejsce na stówę na pewno. Dobra. Później, no nie wiem. Oj, po siekierze. Bo pamiętacie, tak jak już wcześniej mówiłem, że jeżeli tu powstaną jakieś budynki, to już te wilki się prawdopodobnie tutaj nie będą pojawiać. Prawdopodobnie. Oczywiście nie wiem, czy to na pewno tak jest, ale tak to mniej więcej będzie, nie? Dobra, tu. Co my tu jeszcze możemy stąd wyzbierać? Tu możemy to wyzbierać. Są tu jeszcze jakieś patyki, kamienie. Tu jeszcze są kamienie. Tu jeszcze mamy to. Dobra, moi drodzy, ja was nie będę tu przynudzał, bo i tak pewnie słabo co widzicie, bo jest ciemno jak nie wiem gdzie. Dla mnie też ogólnie jest ciemno, mimo to, że mamy godzinę, się robi godzina 3 w nocy. Ale jest ciemno, ja też słabo tutaj widzę, więc ja sobie tutaj ogarnę i widzimy się w kolejnym odcineczku. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, hej, hej.